Pomorska, Telewizja Narodowa, jesteśmy w Górkach Zachodnich. No tutaj są ryby wędzone, jak widać, ryby wędzone, proszę Państwa, jagła, marzec, tam widać na tej reklamie rybny u rybaków. No proszę Państwa, idziemy do środka, ryby, ryby, świeże ryby i wędzone. Obiekt chroniony, prawda? I są rybki i ryby. Dzień dobry. Pomorska Telewizja Narodowa. Czy można jakąś rybkę u pana, coś tego, panie? Kupić? No dostać, kupić, nie wiem jak to pan ma. Bo my tutaj robimy reklamę pana, panu firmie, proszę pana. Reklama, że... Reklama, świkną handlę. No, żeby ludzie na YouTubie będzie. Pomorska Telewizja Narodowa. I co pan tu ma? Może pan opowie trochę o tych rybkach, żeby ludzie wiedzieli. Tutaj jakie rybki ma. Tradycyjnie wędzone, tak, tak, ale jakie gatunki? Może pan coś więcej po kolei przedstawi, tę skrzynkę pierwszą. Kalibur. A to tam, co tam, jakie frykasy są nadziewane na wykałaczkę? Wykałaczką, ze śliwką. Ze śliwką jest. Tak. No, brzuchy, ryby tradycyjnie wędzone, widzę. No, tradycyjnie to znaczy jak? Starym sposobem. Jak to się robi? Może pan powie. Na drewnie? Bez kory. Bez kory. Tak, aha. Bez kory. Suche drewno musi być. Aha, suche musi być. A jakie drewno? Jaki gatunek? Bóg, dąb, olcha. Bóg, dąb, olcha. I tym się wędzi. Proszę pana, a długo taki proces wędzarniczy trwa? Ile to trzeba, żeby takie ryby uwędzić? Na zimno trwa do około 4 dni. 4 dni, proszę pana, no dwie tak. Dobre soli, dwie dobre się będzie. Tak, a proszę pana, a pan też łapie te ryby, bo widzę sieci tu wiszą? Czy pan, taka firma rodzinna, rozumiem? No, znaczy nie jest rodzinna, ale... Ale macie też łódkę i łapiecie? Od 82 roku. Czyli już działacie od 82 roku i tutaj cały czas te ryby... O, tatar z łososia nawet jest, proszę pana. To jest na tatar mięso. A mięso na tatar, można sobie zrobić. Tak, tak. Uh-huh. A tutaj mamy śledziki, a tu co to są za rybki? Dorsz. Dorsze, tak? I tu? A to są takie... Co to jest? Na to mówię uszy. Uszy, ale uszy od śledzia? Ucho śledzia, tak mówią. No dobra. No i proszę pana, tu pan już tyle lat, no rybak taki piękny tutaj portret wisi. To pana pradziad? Nie, to jest... Stare takie tak zaśmiało. Tak pod styl zrobiony. W tym stylu? W takim stylu. A ten ma gdzieś około 150 lat. No i dużo pan tu musi ludzi zatrudniać w tej wędzarni, żeby to prosperowało? My robimy tak, nie masowo, a robimy tak... Tak, dla turystów? Nie, cały rok robimy. A cały rok pracujecie? Cały rok, zima, lato i jesień. Tak, normalnie tak. Tutaj można u was rybkę kupić. Tak. Jaki tak. To jest adres, może pan powie dokładnie? Tak. To jest Górki Zachodnie, jaki to jest adres? Ulica Górki Zachodnie, ulica Żaków 1. Żaków 1. I tu można przyjechać, świeżą rybkę tak, zawsze tak, dostać tak. U was. No tak. Dobra. Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz. No, wracamy z Górek Zachodnich, z Narodowego Centrum Żeglarstwa. No po drodze zawitaliśmy do rybaka i do wędzarni jego. Dziękujemy. A jak pan ma, może się przedstawi? Nazwisko Jagła. 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 A imię? Ryszard. No to gratuluję. Z braćmi. Z braćmi razem Ryszard działacie. Ile tych braci? Znaczy dwóch. Dwóch, czyli razem ich troje. Ich troje. No dobra, dziękujemy bardzo. Zapraszamy tutaj do pana na dobrą rybkę.